Witam wszystkich. Przygotowałem dzisiaj monetkę z 2003 roku. Jest to 2 złote, 10 lat Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Stempel zwykły, średnica 27 mm, waga 8,15 grama, nakład 2,5 miliona sztuk. Rewers. W centralnej części okrągły otwór, wokół stylizowane rysunki dziecięce, przedstawiające dzieci, figur geometryczne, serca. Z lewej strony ukośnie napis 10 lat. Wokół napis Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. Zobaczmy drugą stronę. Awers. W centralnej części okrągły otwór. Wokół na tle ozdobnego reliefu stylizowane rysunki dziecięce, przedstawiające chłopca i dziewczynkę fruwających i grających na trąbkach oraz figury geometryczne. U dołu wizerunek orła ustalony dla godła Rzeczpospolitej Polskiej. Z lewej strony orła oznaczenie roku emisji 2003. Z prawej napis 2 złote. U góry półkolem napis Rzeczpospolita Polska. Pod łapą orła znak mnicy, litery MW. Rand, ośmiokrotnie powtórzony napis NBP, co drugi odwrócony o 180 stopni, rozdzielony gwiazdkami. Autor, Robert Gotowicz. Cena, w stanie menniczym monetę dostaniemy już za 10 zł. Dziękuję za uwagę, hej.